w Polska Mówi, Miłka Raulin i jej siła marzeń. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, Andrzejku, dzień dobry Państwu. Ja tutaj, słuchajcie, muszę dać upust moim emocjom, bo ja się cieszę, że dzisiaj mamy szansę, możliwość spotkać się, wiesz, trochę na innej stopie jednak, bo przyjechaliśmy... Wspólnie 989 kilometrów. Tak jest. Nie wiem, czy nie wyprzedziłam Twoich pytań. I o tym chciałbym z Tobą właśnie porozmawiać. Trzeci rajd, południe, północ jest za nami. Jakie wrażenia? No wiesz co, ja powinnam się o wrażenia zapytać Ciebie. Ja nie wiem, czy to powinien być wywiad ze mną, czy z Tobą. Ale ja mogę powiedzieć, jakie są wrażenia z punktu widzenia organizatora, jadąc z taką fantastyczną ekipą. Drodzy Państwo, rajd południe-północ miał w tym roku trzecią edycję. Ja go rozpoczęłam w 2018 roku, na setną rocznicę odzyskania niepodległości. No i jechałam wtedy przez tę Polskę sama. W kolejnym roku przyłączył się do mnie pan Roman. Pan Roman przyjechał z Berlina i większość trasy przejechał ze mną, a w tym roku w ogóle się tego nie spodziewałam, ale pojechało ze mną aż 5 wariatów. Bo umówmy się, trzeba być szaleńcem, żeby jechać w listopadzie przez całą Polskę. Nie znałaś wszystkich osób na samym początku, prawda? Jakie twoje wrażenia? Czy wiedziałaś, że to jest ta ekipa od samego początku, która da radę i z tobą pokona całą tą trasę? No wiesz, no tak jak mówisz, nie znaliśmy się. To był niesamowity miks charakterów, ale zobacz, jaką my fantastyczną grupę tam stworzyliśmy. Tak naprawdę każdy znalazł swoje miejsce. To może jakby wymieńmy te osoby, które jechały, bo jednak... Marcin, Łukasz, Sławek, tak. Jakub. Ty. Ja. I ja. I ty. I było nas 6, tak, zgadza się. Przy czym, nie wiem, czy pamiętasz ten moment, kiedy dołączył do nas, bo my byliśmy akurat w piątkę taką zwartą ekipą, a dołączył do nas Sławek. Sławek dołączył do nas na ostatni moment, pisał mi to wcześniej na mailu, no i sobie tak myślał, kurczę, spóźnił się, bo to była 8:05, jak on tam dojechał do Palenicy. Cześć! Andrzej. Skąd dotarłeś do nas? Z Gorzowiska Mazowieckiego. Okej. Okay. Całą trasę idzie z nami. Mam nadzieję. Patrzę na niego, on w takiej kurteczce, wiecie, w takiej niepozornej kurteczce, w dresikach, my wszyscy poubierani w te stroje rowerowe. On sobie tak idzie dumnym kroczkiem. Dzień dobry, przepraszam. Ja mówię, no to stary, przebieraj się szybko i lecimy, bo my tu na ciebie czekamy. Nie, no to raz, dwa, trzy, Sławek, ciach, ciach. Wybierasz się, masz 5 minut. Także my jesteśmy ready, bo musimy wyjeżdżamy. Dobra, dzięki za cierpliwość. Nie ma problemu. Widziałam, że po prostu była kwestia autobusu. No, ale to się nie jest kierowcą. On się tak na mnie dziwnie spojrzał, mówi, co ona ode mnie chce? Ja już chcę, ja już jestem przebrany, ja właśnie mogę wsiadać na rower. I no, Sławek był taką rzeczywiście ciekawą postacią w trakcie tego rajdu, bo on w tej kurteczce i w tych dresikach, drodzy Państwo, przejechał całą Polskę. Tak, jego rower także nie był jakimś super nowym rowerem, były jakieś problemy techniczne, ale daliśmy radę. Wszystko jakoś tak się zgrywało, że szczęście nam bardzo dopisywało. Sławek również ostatnie chyba 2 etapy przejechał w pantoflach, bo zmoczone miał tak buty, że po prostu w pantofelkach jechał. Ale to szacun dla niego, że się chłopak nie poddawał. Też zaliczył małą wywrotkę na samym początku, było ślisko na drodze, to trochę tak grozą zawiało. Ale wszystko się dobrze skończyło. Wszystko się dobrze skończyło, no i ty się pytasz mnie, jak było. No więc ja jako organizator bardzo się cieszę, że ten rajd jakby coraz większą grupę zrzesza ludzi, bo w Kwidzynie przecież żegnało nas, no myślę, że około 50 osób. I to takich od takiego do takiego. Dzieciaki ze szkół podstawowych w Kwidzynie. A po drodze naprawdę się dołączali niesamowici ludzie i to była dla nas wszystkich okazja, żeby się po prostu poznać, podyskutować. To, co mi przyświecało, a potem tak naprawdę nam wszystkim, to, żeby właśnie na sportowo wspólnie świętować. Trochę się uczyliśmy, trochę byliśmy zmęczeni, trochę było deszczu, trochę było piachu, trochę było niespodzianek, było wesoło i ciekawie. A powiedz tak szczerze, co tobie na przykład przeszkadzało w nas na przykład? Czy żeśmy, że tak powiem, spełniali twoje oczekiwania podczas tego rajdu? Ale szczerze, proszę o szczerą odpowiedź. Co mi przeszkadzało? Trochę musiałam chyba was dyscyplinować, ale to było takie, to było tak, wiesz, delikatnie, jakby taki malutki mankamencik, ale myślę, że byśmy się rozjechali, gdyby nie było takiego żandarma jak ja, który mówił, dobra, 5:30 pobudka, 6:30 widzimy się na śniadaniu, ale nie, no wy byliście fantastyczną ekipą, ja nie wiem, czy ja bym mogła, naprawdę ja nie mogę złej rzeczy powiedzieć, słuchajcie, bo każdy znalazł swoje miejsce. Marcin był odpowiedzialny za te techniczne rzeczy, zobacz, on przecież przygotowywał nam rowery, wyprowadzał tak. je,
Kuba potrafił się znaleźć w takich sytuacjach, w których, nie wiem, trzeba było przenieść przez rzekę rower. No ty to w ogóle dodawałeś totalnie humoru po prostu tej całej szalonej podróży. Było wesoło i śmiesznie. Łukasz zresztą to samo. Ja myślę, że to, wiesz, no ja się boję tego, ja się naprawdę boję tego, że postawiliście bardzo wysoko poprzeczkę następnym ekipom, które będą ze mną jechały. Miłka, czy pierwsza edycja rajdu, trasa przebiegała podobnie? Też musiałaś, nie wiem, przedzierać się przez rzekę, rowy, przez takie leśne dukty trudniejsze czasem? Tak, ona jest, ta droga, zawsze tak ułożona, żeby była kolorowa i wesoła. Ale w tym roku, wiesz, naprawdę było ładnie. W tym roku wyjątkowo mi się to udało, tą trasę tak ułożyć, że była bardzo zróżnicowana. W tym roku mieliśmy dużo szczęścia też z pogodą, bo no, pamiętam, 2 lata temu to było bardzo dużo deszczu. Ja pamiętam, jak dojeżdżałam do Myślenic, chyba tak to były Myślenice, i mogłam sobie wykręcić rękawiczki, więc my mieliśmy chyba 2 tylko takie dni w ciągu 9, prawda, które były rzeczywiście deszczowe. I to nie był taki deszcz, że to lało się z nieba, tylko to była taka, no, na początku mrzawka. Fakt, wy potem jak jechaliście, bo drodzy Państwo, uwaga, ja zeszłam z roweru przed dojechaniem do Torunia, dlatego że no, moje kolano powiedziało absolutnie stop. Andrzej nie schodził. Pomimo wszystko, że cierpiał bardzo i walczył z bólem, Andrzej się tutaj może do tego nie przyzna, ale ja pamiętam jego minę, jak on po prostu zatwardziale tutaj zagryzał zęby. Ja zeszłam dlatego, że sobie pomyślałam, po prostu tak wewnętrznie poczułam, że ja muszę na te 30 km zejść, odpocząć, i to była dobra decyzja, bo mogłam jechać z wami. I wiecie, co jest fajne? Najfajniejsze jest to, że wyście to pociągnęli. Ja pamiętam, jak ja za wami jechałam po prostu. I ale tak ty nas wspierałaś, ty cały czas przez radio krzyczałaś do nas. No bo ja byłam taka dumna z was. Chłopaki, jedźcie, deszcz tutaj, wiecie. No po prostu tak, no ja byłam po prostu z was dumna. Ja się strasznie cieszyłam, że mimo wszystko, że to jest inicjatywa, którą ja zapoczątkowałam, to wiecie, wy w niej płyniecie, wy w niej byliście, wy ją pociągnęliście. Ja nie czułam się, jakbym z tego roweru zsiadała tak naprawdę, bo wy jechaliście po prostu, ten rajd kontynuowaliście. Te 9 dni obfitowało w mnóstwo dobrego humoru, ale czy były takie momenty, które tobie wyjątkowo utkwiły w pamięci podczas tej trasy? No wiesz, no utkwił mi moment, jak do wody wpadał Łukasz. Łukasz! Czemu to zrobiłeś? Łukasz, wiecie? No weź! Utkwił mi moment, jak przepedałowałeś po prostu po takiej, to zresztą szalony pomysł, bo obok była kładka i można było przejechać kładką, ale Andrzej postanowił, drodzy Państwo, przepedałować przez rzekę, no, która myślę, że tam miała momentami z 30-40 centymetrów tej wody było, oczywiście buty były mokre. Co mi jeszcze utkwiło? No utkwił mi ten wypadek niestety Sławka, kiedy po prostu obejrzałam się i widziałam, jak Sławek leży i rzeczywiście tu się krew zaczęła lać, kurczę, co my teraz zrobimy? Co mi jeszcze utkwiło? Wiesz, ta atmosfera była taka cudowna, że no, dużo rzeczy by można było wspominać, naprawdę. A mi najbardziej pani Bożena ze sklepu w Trębkach. Ze sklepu, gdzie jechaliśmy około 30 km, nie było żadnego sklepu. Wreszcie żeśmy ten sklep zobaczyli i tam ugościła nas fantastycznie. I ty masz tam takie piękne zdjęcie przed tym sklepem. Jak odpoczywam? Jak odpoczywasz, tak. Tak. Tak, byliśmy zmęczeni, co tu dużo mówić, po prostu po przejechaniu w takich temperaturach, no tych ponad 100 km, bo myśmy bardzo często robili taką trasę po 118, tak. Prawda, te pierwsze dni, zresztą dużo wzniesień było i trzeba było dopedałować, a potem się zjeżdżało z górki, a potem znowu trzeba było się na tą górkę wznieść, no to było męczące po prostu. Mnóstwo fantastycznych wrażeń, mnóstwo samych dobroci podczas tego rajdu. Rozumiem, że czwarta edycja nie jest zagrożona. Nie jest zagrożona, pojedziecie ze mną? Nie wiem. Następne pytanie, proszę. Ale nie, powiem tak szczerze, jeśli sytuacja pozwoli, oczywiście, że tak, z ogromną przyjemnością, w takim składzie, z takim zespołem, wszędzie. Nie tylko na czwarty rajd południe-północ. No wysoko panowie postawili poprzeczkę, wysoko. Miłka, bardzo ci dziękuję. Ja również dziękuję państwu. No i zapraszam na czwarty rajd południe-północ. Co jest w życiu ważne? Siła pracy!